Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobiega końca Wielki Piątek, dzień, w którym umarł Pan nasz Jezus Chrystus. Mimo że w dniu dzisiejszym nie sprawuje się ofiary mszy świętej, to jednak gromadzimy się we wspólnocie, aby z należytą czcią i nabożeństwem uczestniczyć w liturgii męki i śmierci naszego Odkupiciela. Stając w tym dniu pod krzyżem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, który stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Śmierć nie zakończyła Chrystusa niespodziewanie, nie zaskoczyła Chrystusa niespodziewanie, ani nie była nieszczęśliwym wypadkiem przekreślającym Jego plany. Nieraz zapowiadał ją uczniom, by nie zgorszyli się i nie zwątpili w Niego. Choć lękał się jej, to jednak sam zgodził się na ten kielich goryczy. Dzisiejsze obrzędy składać się będą z trzech części. Najpierw nastąpi liturgia słowa, potem adoracja krzyża, a następnie komunia święta i procesja do grobu Pańskiego. Na początku liturgii ksiądz biskup w otoczeniu asysty w ciszy podejdą do ołtarza i padnie na twarz, aby modlić się w milczeniu. My wszyscy klęknijmy i wznieśmy nasze myśli i serca ku Bogu, który jest wśród nas tu obecny, jak był obecny przy swoim Synu, gdy On za nas umierał.
Pomnij Boże na swoje miłosierdzie. Otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono pomiędzy bezbożnymi. I w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go z cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodów.
wybaw mnie w sprawiedliwości swojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy, postrachem dla moich znajomych. Ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Tyś jest moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swym miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto Słowo Boże. Sława Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały. Sława Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały. Sława Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z oddźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca oddźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego:
Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił wam króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplótwszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I rzekł do Żydów: oto wasz król! A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski.
Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą. I przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. O Tobie, Chrystus.
przejmująca jest cisza dzisiejszego dnia. Przejmująca jest cisza Wielkiego Piątku. Przejmujący jest ten moment, który rozpoczął naszą dzisiejszą liturgię. Cisza, milczenie i upadek na twarz. Padając przed Panem w milczeniu, przyznajemy się do swojej słabości, do swojej grzeszności, do niegodności oraz przyjmujemy postawę uniżenia wobec majestatu Boga, Jego świętości, Jego nieskończonej miłości wobec każdego z nas. Dzisiaj, przeżywając liturgię męki pańskiej, mamy możliwość po raz kolejny tę miłość odkrywać i jej doświadczyć. Potrzeba nam tego, gdyż w naszym trudnym dziś, gdy pandemia, gdy wojna tuż obok nas, gdy tyle niezawinionego cierpienia, zła, nienawiści, pojawiają się w niejednym człowieku wątpliwości, pojawiają się pytania. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest Bóg? Dlaczego na to pozwala? Dlaczego nie działa? Pojawia się zwątpienie w Jego obecność, w Jego miłość, w Jego działanie, siłę i moc. Wydaje się, że Pan Bóg powinien działać według naszych wyobrażeń, według naszych oczekiwań. A już pod Cezareą Filipową spotkaliśmy się z taką postawą, kiedy to Piotr nie zgodził się na zapowiedzianą przez Pana Jezusa przyszłość, mękę, krzyż i śmierć. Wtedy Piotr zaprotestował: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. W odpowiedzi usłyszał: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. A dziś w Ewangelii słyszymy, że kiedy przyszli do ogrodu pojmać Jezusa, Piotr dobywa miecza i chce walczyć. Wtedy słyszy polecenie Jezusa: schowaj miecz do pochwy. To nie oznacza, że Jezus pozostaje obojętny na zło. On reaguje. On przyszedł na świat, aby je pokonać. Lecz sposób Jego walki jest inny niż niejednokrotne nasze wyobrażenia. W dzisiejszym Słowie Bożym usłyszeliśmy opis męki. Usłyszeliśmy, jak Jezus poddawany jest rozmaitym torturom, jak jest biczowany, cierniem ukoronowany, wyśmiewany, wyszydzany, odrzucony i w końcu zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. I potem, gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Mogłoby się w tym momencie zdawać, że na nic się zdały chrystusowe nauki i działania. Czyżby zło zwyciężyło dobro? Piewca miłości został pokonany przez nienawiść? Nie. Mistrz rzeczywiście zszedł jak każdy człowiek do otchłani śmierci,
ale jedynie po to, by położyć jej kres, aby zerwać jej przymierze z grzechem. Gdy jego przeciwnicy chętnie w chwili śmierci krzyczą: przegrał! Jezus odpowie im swoim zmartwychwstaniem. Powróci jako zwycięzca. On realizuje słowa, które sam wypowiedział w czasie ziemskiej działalności o ziarnie wrzuconym w ziemię. Zakopane, ukryte, niepotrzebne, zniszczone, a tymczasem przygotowuje eksplozję życia. Więc nie oszukał nikogo, nie zdradził, nie zawiódł nadziei. Krzyż to nie klęska. Krzyż to jego zwycięstwo. Krzyż to zwycięstwo. Wzgardzony, tak iż mieliśmy go za nic. Myśmy uznali go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, a w jego ranach jest nasze zdrowie. On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. On działa, reaguje. Krzyż jest jego odpowiedzią na wszelkie zło. Krzyż jest jego odpowiedzią na wszelki grzech. W ten sposób zwycięża. Pokonuje szatana, grzech i śmierć. Umożliwia nam udział w jego zwycięstwie. To w ten sposób zmienia świat. A my padamy przed nim. Nie tylko, by na nowo odkryć i uwierzyć, że on jest i że działa. Nie tylko, żeby go uwielbić za to jego dzieło krzyża, ale żeby uwierzyć i przyjąć ten sposób działania i postępowania w naszej codzienności, w naszym życiu, aby z niego wziąć i od niego zaczerpnąć. Za chwilę będziemy adorować krzyż. Podejmijmy zachętę papieża Franciszka, którą skierował do nas w ostatnią niedzielę. Spójrzmy na Jezusa na krzyżu i pomyślmy, że nigdy nie słyszeliśmy lepszych słów: Ojcze, przebacz. Patrzymy na Jezusa na krzyżu i widzimy, że nigdy nie zostaliśmy obdarzeni bardziej czułym i współczującym spojrzeniem. Patrzymy na Jezusa na krzyżu i uświadamiamy sobie, że nigdy nie zaznaliśmy bardziej miłującego uścisku. Spójrzmy na ukrzyżowanego i powiedzmy: dziękuję Ci, Jezu. Ty mnie kochasz i zawsze mi przebaczasz. Nawet wtedy, gdy mnie jest trudno kochać siebie i sobie wybaczyć. Amen. Teraz, na zakończenie liturgii słowa, następuje modlitwa powszechna, nasze wspólne prośby i błagania. Jej tekst jest przekazywany od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Po odśpiewaniu w imieniu wszystkich zgromadzonych każdej poszczególnej intencji następować będzie chwila ciszy, podczas której każdy z nas będzie się starał uświadomić sobie jej treść i prosić Boga o jej wysłuchanie.
Następnie ksiądz biskup odmawiać będzie krótką modlitwę, którą zakończymy wszyscy wspólnie, odpowiadając Amen. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci radź zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnikiem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa Wojciecha, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa
w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im wzrastać w miłości Jego imienia i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu. Wysłuchaj łaskawie próśb Twego Kościoła, aby lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za naród ukraiński doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków,
Niech nasz Bóg i Pan powstrzyma przemoc, gwałt i zniszczenie, aby zapanował upragniony pokój. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty uśmierzasz wojny i poniżasz pysznych. Uwolnij naród ukraiński od okrucieństw i cierpień. Wejrzyj łaskawie na uchodźców i wygnańców, na rozdzielone rodziny i osierocone dzieci. A nam daj serca czułe na potrzeby przybyszów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Cała liturgia słowa wprowadziła nas w sens tajemnicy męki i zmartwychwstania Jezusa oraz ukazała nam głębokie znaczenie krzyża. Krzyż, narzędzie tortur i pohańbienia, dzięki Chrystusowi stał się dla nas niepojętym znakiem Bożej miłości. Dlatego chylimy przed Nim czoła i adorujemy Go. Za chwilę zostanie do prezbiterium wniesiony krzyż, który przed ołtarzem będzie stopniowo ukazywany przez odsłonięcie kolejnych ramion. Na wezwanie „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, odpowiadać wszyscy będziemy: „Pójdźmy z pokłonem”, i na chwilę wszyscy przyklękniemy. Adoracja krzyża rozpocznie się od księdza biskupa, po nim następnie ksiądz prymas, kapłani, klerycy, służba liturgiczna i wszyscy wierni, kolejno począwszy od pierwszych ławek. Krzyż adorować będziemy poprzez przyklęknięcie. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ojcze!
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ojcze, spokojne. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ojcze, co może dzisiaj zdziałać.
Z mocy Faraona,
Daj nam,
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza.
Teraz po uczczeniu krzyża udzielona będzie Komunia Święta. Pragnie nam ona uświadomić, że między ofiarą na krzyżu a Eucharystią istnieje ścisły związek. Komunia Święta będzie udzielana przed ołtarzem. Prosimy o podchodzenie środkiem nawy, a odchodzenie bokami. Oh.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W uroczystej procesji przejdziemy z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie do Bożego Grobu. Figura wyobrażająca zmarłego wskazuje na Zbawiciela i Jego śmierć. Jednakże ponad wizualnym wyobrażeniem i dekoracją umieszczona będzie monstrancja, w niej zaś żywy eucharystyczny Chrystus. Niech rozważanie Jego męki, jaką podjął z miłości do nas, doda nam sił do ciągłego nawracania się, abyśmy już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Dzisiejsza adoracja Chrystusa Eucharystycznego do godziny 22:00, jutro Wielka Sobota o godzinie 7:30 jutrznia w katedrze, święcenie potraw na stół wielkanocny od godziny 10:00 do 15:00 co godzinę w katedrze, liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20:00. Zabieramy ze sobą świece.
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.